których brakuje jednak systematyczności, brakuje jednak takiego regularniejszego wykorzystywania szans, bo tych szans nie brakuje. Tych szans dostaje sporo od Shauna Murphy'ego. Fakt, że tam za dwa frame'y były, kiedy Murphy z łatwością odjechał z wynikiem, w szczególności ta partia, kiedy zrobił 130 punktów w breaku. No ale mimo wszystko ten procent wykorzystywania szans zdecydowanie za mały. O właśnie, to jest tak jeden. Poczekajmy, chyba nie, no nie wpadnie ta czerwona na pewno. Jeden frame, czy no pół frame'a bardzo dobre, tak jak w poprzedniej partii szybko zrobił wygrywające podejście Graham Dot, a potem potężne pudło, to nie było trochę, ta czerwona nie zatrzypotała na kieszeni. Ona odbiła się kilkadziesiąt centymetrów od celu. Szansa na poprawę dla Grahama Dotta. No i tym razem czyściutko, brawo za to trafienie. One. I z otwarciem, ależ agresywnie, ale... Ale pechowo. Pechowo właśnie, tak, przede wszystkim. Super trafione czerwone, ładnie się rozeszły. I nic nie ma do kontynuacji. Jeszcze patrzy, jeszcze z nadzieją, jeszcze próbuje czegoś się doszukać i uświadamia sobie Graham Dot, że nic do gry nie dostaje. Five, Graham Dot. Zakręcona teraz biała przez Shauna Murphy'ego. No pewnie troszkę na więcej liczył na to, że biała zdała odejść jeszcze od bandy i korzystniej spozycjonować się do koloru, właśnie gdyby jeszcze mocniej zakręcił, albo może nawet gdyby najpierw chwycił prawą bandę, a potem spadł na czerwoną, być może uzyskałby lepszy efekt Shaun Murphy. Odważnie teraz, niesamowicie odważny Anglik. Seven. Super wbicie, świadczące naprawdę o dużej teraz pewności siebie, pewności uderzenia Shauna Murphy'ego. Krzyżak już wzięty do ręki, czy tam położony na stole, ale ma tu jeszcze jedną czerwoną z podróżowej, wydaje mi się, do prawej narożnej kieszeni. Bilans, który mógłby przesuwać na pozycję do czarnej. Na tyle, że z przyrządu gra bardzo pewnie Shaun Murphy, dlatego on akurat nie boi się z tego przyrządu korzystać. Jakie dokładne jeszcze przeprowadzenie białej do czarnej. Jeszcze raz, to jest zagranie, którym naprawdę można się zachwycać. No z bardzo trudnej pozycji, z nieprzyjemnego kąta do środkowej kieszeni, biała dosyć blisko bandy. Mocno jeszcze. 16. Z otwarciem czerwonych. Tak.
No tutaj trochę gorzej pozycjonuje Sean Murphy. Za duży kącik zostawię sobie na czerwonej, ale no dokładnie, po prostu trzeba jeszcze teraz zagrać do bili niebieskiej. Jeżeli na niej złapie odpowiedni kącik, to ta drobna niedokładność do rozgrzeszenia. 32. No i właśnie o taką pozycję do niebieskiej chodziło, perfekcyjnie poprowadzona biała bila. Pięciutko, tutaj trochę prawej rotacji pewnie było też zastosowane przez Murphy'ego. I z powrotem wszystko wraca do pod pełną kontrolę. Oj, za mocno na czarną. Ale od czego jest bila różowa? Tu jednak będzie musiał bardzo mocno przesunąć białą do czerwonej na prawo, stojącej od czarnej bili. A było sporo kąta. Trzeba było mocno zagrywać. 44. 33, 39 punktów przewagi i kończą się łatwe czerwone. Może jeszcze ta najniższa z trójki przechodzi do lewej dolnej kieszeni. Jej zdjęcie odblokuje z kolei następne dwie. No skoro tak gra, to tak musi być. 52. No, czy to wózeczek jest tu ustawione? 53. Do lewej narożnej kieszeni, nawet jak nie, no to przecież no właśnie, ta wyższa czerwona z dwójki podróżowo przechodzi do prawego rogu. 61. Jedną setkę w tym meczu już wbiło, drugą w tym konkretnie podejściu będzie dosyć trudno, zważywszy na to, jak ustawione bile, bo to nie chodzi tylko o czerwone, one same w sobie już niezbyt korzystnie, ale do tego jeszcze zielono na bandzie, a bez niej chyba tutaj 67. o setkę będzie ciężko. 68. No chyba, żeby wszystkie czerwone ściągną już z czarną, z tymi bardzo wysokimi kolorami, to jak najbardziej. Kłopotów poważnych teraz. 75. Teraz się one zaczynają. Trzech snookerów potrzebuje Graham Dott. No to nie jest jeszcze stracony frame. Ta czerwona już by całkowicie przekreśliła. Będzie chciał walczyć? Nie chce walczyć Graham Dott. 5-2 już prowadzi Sean Murphy. Na drugim stole cały czas trwa siódma partia.